kolejny dzień. Już po śniadaniu się pozwoliłem sobie dłużej pospać, bo pogoda była no jeszcze taka nieciekawa. Teraz ładnie się zrobiło. Mamy godzinę 11 i ruszamy gdzieś pozwiedzać tą okolicę. Jedziemy samochodem na razie. O, przygotowuję sobie mapę, patrzę co i jak gdzie jechać. Dokładnie wam pokażę, w którym miejscu jesteśmy. O, w zeszłym roku byliśmy tu w Orebić, a w tym roku w linii prostej jesteśmy po drugiej stronie tej góry. Jakbyś patrzył, jesteśmy w tym miejscu. Podaka miejscowość. Ale tu z mapami mam mały problem, bo nie chcę mi się wyświetlać. O, tak, tu jest uliczka. I tutaj też są uliczki. Nie mam kontur w ogóle uliczek. Nie wiem, co mapy Google coś tutaj zawiodły. No ale mam jeszcze aplikację, z aplikacji sobie korzystam. A pogodę mamy dzisiaj już ładną. O. To jest ten półwysep tutaj, tam dalej mamy wyspę Korcula. Tutaj nie wiem, czy to jest wyspa Chwar, czy to jest miejscowość Chwar. Od tamtej strony jest, czy to się nazywa Chwar, a tam mamy wyspę Brać. Także tutaj takie rejony. Pogoda już ładnie sprzyja. Góry jeszcze, jakieś tam chmurki drobne są. Ale już ładnie. O, chcemy się wybrać też na ten, tam wjechać na ten, do tego klasztoru, czy to jest kościół. I tam są mury obronne. Były. Jak się bronili, z tego co wyczytałem, chyba przed Turkami, ale nie jestem pewien dokładnie, jeszcze to muszę dokładnie sprawdzić. Także dzisiaj ruszamy, po południu pewnie na plażę skoczymy jeszcze, teraz idziemy zwiedzić okolice, szukać jakiejś plaży, takiej dalszej, takiej dzikiej, bo tutaj plaża jest, tutaj zaraz schodzimy uliczką, mamy zaraz plażę, za tymi domami, dosłownie 200 metrów jest plaża, tylko plaża tu jest mała, na te wszystkie tutaj domki jak będą, to znaje życie być oblegana. Dlatego pojedziemy, poszukamy sobie jakiejś plaży takiej dzikiej, mniejszej, tak żeby sobie znak sami siedzieć. No dobra. Ciepło zaczyna się robić. Pokazuje mi według mapy no, rzekomo tylko 23 stopnie, ale to jest chyba coś nieaktualne. Bo jest cieplej niż wczoraj. No nie wiem, pokazuje niby deszcz. Te prognozy w tym telefonie pokazują różnie, ale jest ciepło. Mamy Rywierę Makerską, szukamy dalej plaży, jakiejś fajnej. Na razie mamy takie widoki, dzisiaj pogoda, tak mówiłem, jeszcze nie do końca, ale już ładnie widać, zobaczcie. O. Tu raczej plaży nie znajdziemy. O, tam są fajne zejścia, zobacz. Tam jest apartament i tam mają zejścia. Ale tutaj żadnych plaż nie ma w tej okolicy. Znaleźliśmy jakąś jedną taką małą, dziką, nieznakowaną plażę. Parking jest przy drodze tutaj. Zejście jest, no jakie jest, wiadomo. Jak chce się dzikie, mniej ludzi, to trzeba się poświęcić. A my lubimy takie właśnie przygody. Idziemy, zobaczymy. Jak to wygląda tutaj. Ta noga jeszcze mi boli, niestety, ciężko mi się idzie, ale poświęcę się. Okaże się, że to droga do ubikacji jest, a nie na plażę. Oliwki rosną. O, zobacz. Mamy naszą małą dziką plażę. Nie no, jest tu, ale plaża na odwrócie. Takie wejście, zejście. Plaża fajna, bo to coś zimna. Tak się kończą zejścia. W klapkach, dzika plaża. Klapki się popsuły i musi iść boso. Ale przygoda chociaż jest. Chcę zobaczyć drugie zejście. Mamy drugą plażę. Rzut beretem. Sprawdzimy, jak tu wygląda sytuacja. No jednak my wolimy plaże takie mniej uczęszczane. I tam nam się wydaje, że zejście do plaży. Nikogo nie widzimy, którędy iść. Którędy idziemy? Tędy czy tędy? Tędy? To zejdziemy, zobaczymy ten. O, tu jest zejście. Idziemy, zobaczymy tędy. Mów gaj oliwek. I oczywiście kupy. Ja myślę, że tutaj tędy.
i doszliśmy tym sposobem następna. No nie taka dzika, skoro są kosze na śmieci. Ile ludzi jest i my takie coś właśnie szukamy. A tu mamy góry ładne widoki. Powiem nasze miejsce w razie czego. Po powrocie z pierwszej plaży testujemy lody Quattro, cztery smaki. Już wiem, że są dobre. Oczywiście nasze standardowe Laśko, które pijemy często, kupione. I wziąłem na próbowanie Kursowice, to jest czeskie akurat piwo. I Karlowaćko białe, edycja limitowana. Nie wiem, czy jest inny smak, czy tylko jest opakowanie inne. No i chipsy jakieś tam standardowo. Także te lody wiem, że już są dobre. Tyle wam powiem. Dobra, no to co, spróbujemy. Opinia będzie później. Na plażę z podejściem stromym oczywiście, a idziemy, zobaczymy jak będzie wyglądać, czy będzie dużo, aż tak dużo wiary, czy nie. Woda w Morwance jest tak zmienna, przed chwilą byliśmy na plaży, wróciliśmy, bo strasznie padało, a upłynęło dosłownie pół godziny i świeci piękne słońce i wszystko sucho, ludzie z portem wychodzą. O, a teraz tu zobaczcie, dzieci szykują na wystawę, na sprzedaż, pozbierali sobie muszelki na plaży, część muszelek była klejona na pewno. Czy tam z napisem dorobione jakieś Kroatia, czy jakieś takie napisy i sprzedają sobie. Tak dzieci sobie dorabiają. Tutaj pani ma oliwy, nie wiem, jakieś konfitury, czy tam jeszcze nie mam pojęcia. Oliwy, lawendy, takie inne rzeczy. O. I z drugiej strony, proszę bardzo, i możemy sobie... O, mają te gąbki. Gąbki z tego. Jak to się nazywało fachowo? Nie pamiętam, jak się nazywało. Pogoda jest bardzo zmienna, raz jest ciepło, raz jest ciepło cały czas, ale raz jest deszczowo, raz słonecznie. Ale zapowiadają, że od jutra, już przez całe dwa tygodnie, piękne słońce. Już będzie można coś prędzej zaplanować, coś zwiedzić. Zobaczcie, jakie piękne niebo mamy. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze to akurat. Tam był zachód słońca, idealnie to było widać. Teraz już troszkę za późno kamerę wyciągnąłem, ale też widać ładne barwy. Naprawdę bardzo fajne widoki. Pogoda jutro będzie już ładnie. Dzisiaj też było ładnie, było przelotnie tylko opady deszczu. Takie bardzo niezapowiedziane opady deszczu były. O. A jutro ma być ładnie, także jutrzejszy dzień będzie więcej atrakcji, myślę. Znaczy więcej na plaży chcemy poleżeć troszeczkę. Tam daleko płynie prom. Nie wiem, wy go pewnie nie będziecie widzieć. Na wyspę. Tam jest wyspa Chwar i on płynie właśnie z miejscowości bodajże z Dziwny chyba, ale nie jestem pewien. No dobra, to my dzisiaj dzionek już kończymy i widzimy się dnia następnego.